Ten dzień bodajże najbardziej jednoczy Polaków na Litwie i najbardziej obrazuje lokalny patriotyzm, przywiązanie do tradycji, polskość. To parada polskości, która od kilku lat w pierwszą sobotę maja marszeruje głównymi ulicami Wilna. Biało-czerwone flagi, stroje ludowe, transparenty, uśmiechnięte twarze, dzieci i dorośli w ten sposób deklarują swoją przynależność do narodu polskiego. Data pochodu nie jest przypadkowa. 2 maja jest obchodzony Dzień Polonii i Polaków za granicą. 3 maja – Dzień Konstytucji 3 maja. W tegorocznej Paradzie Polskości tradycyjnie wzięli udział setki Polaków rejonu solicznickiego. Przedstawiciele placówek oświatowych, instytucji i organizacji pozarządowych we wspólnym szeregu z tysiącami rodaków z różnych zakątków Litwy kroczyło od Placu Niepodległości do Ostrej Bramy, gdzie odbyła się uroczysta msza święta. Po nabożeństwie na Placu Ratuszowym odbył się koncert zespołu pieśni i tańca Mazowsze imieniem Tadeusza Sygietyńskiego. W uroczystym pochodzie wzięli udział władze samorządu rejonu solecznickiego, mer rejonu Zdzisław Palewicz, wicemerowie Józef Rybak i Waldemar Śliżewski, dyrektor administracji samorządu Grzegorz Jurgo. Marsz Polskości poprowadziła orkiestra Dęta Szkoły Sztuk Pięknych imieniem Stanisława Mojuszki w Solecznikach.